Pragniemy uwielbiać Boga za Twoją ojcowską opiekę, dobroć i życie, które chcemy naśladować. Czym zasłużyłeś sobie na tak wielką miłość Boga? Odpowiedź kryje się w Twoim życiu opartym na wierze i milczeniu. Dlatego Kościół ukazuje nam siebie jako wzór dla wszystkich pielgrzymujących drogami wiary do zjednoczenia z Bogiem, jako orędownika wspierającego nas w ziemskim pielgrzymowaniu. Twoja wiara równa jest wierze Abrahama, bo przed śmiercią, tak jak on, nie widziałeś spełnienia się obietnic Bożych. Nie widziałeś potęgi cudów Jezusa, w których objawiał swoją moc. Żyłeś tylko zapewnieniem anioła. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć. Ewangeliści nie zanotowali ani jednego słowa, które powiedziałeś na ziemi. W mroku wiary słyszałeś tylko tamte słowa. Nie bój się. Wielkość człowieka nie leży bowiem w jego słowach, ale w posłuszeństwie wiary. I to jest wzór życia, który zostawiłeś Kościołowi. Od najmłodszych lat uwierzyłeś i pozostałeś wierny Bożemu nakazowi. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Nazywając Ciebie opiekunem rodzin, także i my przyjmujemy te słowa, które były siłą Twojego życia. Nie bójcie się. Mówisz do nas podejmować życiowe decyzje, opierając się na Bożych przykazaniach. Pozwólcie Bogu działać w waszym życiu. Nawet jeśli będziecie musieli zrezygnować z własnych planów, siła i wielkość człowieka płynie z dziecięcej ufności i synowskiej uległości wobec Boga. Z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas, aby się nikt nie chlubił. Bóg nas potrzebuje, tak jak potrzebował świętego Józefa, ale realizuje swój zamysł tylko wówczas, kiedy jesteśmy mu całkowicie ulegli w wierze i miłości. Działa w świecie przez posłuszną wiarę człowieka. Nie bój się. Mówisz do nas, ponieważ sam doświadczyłeś mocy tych słów. Pośród krzyku świata, jakże potrzebna jest nam przestrzeń ciszy, w której możemy się spotkać z Bogiem i usłyszeć Jego wezwania. Czy człowiek potrzebuje milczenia, ciszy i chwili samotności? Jeśli jest ono milczeniem wiary, wsłuchującej się w głos Ojca, jeśli jest milczeniem posłuszeństwa i uległości, to nie obawiajcie się takich chwil. One pozwalają nam poznać naszą godność i wielkość. W nich możemy usłyszeć wśród niepokoju, jaki rodzi rozkrzyczany świat, zapewnienie Boga samego. W miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem. Dlatego góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Tego Bożego pokoju, pośród niepokoju przeżywanych wydarzeń, dostąpił cieśla z Nazaretu i tym doświadczeniem zdobytym w milczeniu przed Stwórcą dzieli się również dziś z nami.
Życie człowieka wierzącego jest życiem ścisłej przyjaźni z Bogiem, umiłowaniem Go nade wszystko i pójście za Nim. Jest odpowiedzią na wezwanie: gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Słowa "nie bój się wziąć do siebie" sugerują, abyśmy nie bali się przyjąć, wziąć do siebie tego, co Bóg proponuje, co Bóg ofiaruje, czego od nas żąda. Nie bój się wprowadzić w swoje życie radykalizmu ewangelicznego. Do nas także, podobnie jak do Maryi i świętego Józefa, mogą odnosić się słowa Ewangelii. Wypełnili wszystko zgodnie z przepisem prawa. Święty Józefie, jak mocna była Twoja wiara i jak wielkie było Twoje posłuszeństwo, jak bezgraniczna dzięki temu była Twoja miłość do tego, któremu zawierzyłeś. Jeśli Bóg, zadziwiony wiarą Abrahama, poprzysiągł na samego siebie, że będzie mu błogosławił, to czy znając Twoją wiarę, czegoś Ci odmówi, gdy prosisz? Dzisiaj, rozmyślając nad Twoim życiem, prosimy: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć nas do siebie i uczyć wiary i miłości. Do Ciebie również odnoszą się słowa Pisma Świętego skierowane wcześniej do proroka Eliasza. Jakże wsławiony jesteś przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że Tobie jest równy? Dzisiaj do Ciebie przychodzimy, doświadczywszy w swoim życiu Twojej opieki, i wołamy słowami świętego Bernardyna ze Sieny: pomnij przeto na nas, święty Józefie, i Twoimi modlitwami wstawiaj się u tego, który uchodzi za Twojego Syna. Spraw też, aby łaskawa była dla nas Twoja oblubienica, Najświętsza Dziewica Maria, Matka tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Powstańmy.